Z tej strony Barbara, witam Was serdecznie na kanale Wykreuj Swoje Życie, który prowadzimy razem z Aleksandrą. Na kanale tym rozmawiamy na tematy związane z procesem manifestowania pragnień, więc jeśli jesteś tutaj nowy, interesuje Cię taka tematyka i chcesz żyć życiem swoich marzeń, to zapraszam Cię do zobaczenia dzisiejszego odcinka. A jeśli Ci się spodoba, polajkuj, zasubskrybuj i koniecznie zobacz nasze poprzednie filmiki. Dziś porozmawiamy sobie o jednej ważnej rzeczy, której należy przestrzegać, manifestując pragnienie. Ale zanim przejdziemy, to jeśli jeszcze Cię nie ma na naszej grupie na Facebooku albo na naszym Instagramie, to zapraszam Cię tam koniecznie, ponieważ mamy tam masę motywujących postów. Są posty z sukcesami, jak również zapraszam Cię do naszej strony internetowej, gdzie przygotowanych mamy masę kursów, wyzwań, są filmy programujące podświadomość, medytacje oraz dostępne konsultacje z nami. Prawo założenia mówi o tym, że my, manifestując jakiekolwiek pragnienie, zakładamy efekt końcowy, efekt końcowy naszego pragnienia, czyli my zakładamy, że to, czego pragniemy, już jest w teraz, my tego nie manifestujemy, my tego nie pragniemy, my to już mamy, my już mamy żyć tym marzeniem spełnionym, mamy tak myśleć, tak się zachowywać. Wszystkie nasze myśli, nasze słowa mają pochodzić z tego stanu życzenia spełnionego, czyli ja już jestem osobą, która to ma, która niczego nie manifestuje, bo ona już to ma, ona już się cieszy tym efektem końcowym. I teraz e, tą podstawową zasadą właśnie e, podczas manifestowania pragnienia jest to, aby nie mówić nikomu o tym, że manifestujemy pragnienie. Zobaczcie, jakie to jest bardzo ważne, ponieważ za każdym razem, kiedy opowiadamy o tym, czego my chcemy i rozmawiamy o tym z osobami trzecimi, opowiadamy im, że już e, na przykład mamy takie afirmacje, że wykonujemy takie techniki, że robimy masę różnych ćwiczeń i utrzymujemy ten stan, i opowiadamy po prostu o tym, że manifestujemy pragnienie, to my jednocześnie wysyłamy sygnał, że my tego nie mamy. My nie mamy, my nie żyjemy tym efektem końcowym. My nie potwierdzamy, że my to mamy, tylko my jesteśmy w tym momencie w energii braku. Wysyłamy do wszechświata sygnał, że my coś manifestujemy, że my wkładamy jakiś wysiłek w to, żeby dostać to, czego chcemy. Tak, czyli zobaczcie, jakie to jest logiczne, tak. Jeśli coś mam, to jedynie mogę opowiadać z stanu efektu końcowego, czyli jeśli rozmawiam z tymi osobami trzecimi, to rozmawiam z nimi właśnie w taki sposób, w którym potwierdzam, że ja już to mam. Dlatego jeśli macie osoby trzecie, takie zaprzyjaźnione, z którymi możecie porozmawiać w taki sposób, to jak najbardziej one zasilą Twoją energię dostatku, one zasilą tą energię, że Ty już to masz. Natomiast jeśli rozmawiacie z osobami, opowiadacie im, że coś manifestujecie, to te osoby zasilają waszą energię braku, bo wchodzicie z nimi w dyskusję i cały czas potwierdzacie, że to nie macie i ta energia braku rośnie. Więc nie warto jest opowiadać nikomu, że manifestujesz jakieś pragnienie. To jest ten podstawowy, najważniejszy punkt, którego należy przestrzegać, ale należy o tym pamiętać również jeszcze z innego powodu, a mianowicie z powodu takiego, że ty manifestując jakieś pragnienie, mając tą świadomość, którą masz, Opowiadając o tym osobom trzecim, które być może nie mają takiej świadomości, a mają masę ograniczających przekonań w swojej podświadomości, mogą ci zaburzać Twoją manifestację, bo będą wypowiadać swoje zdanie na ten temat, będą na przykład twierdzić, że to jest niemożliwe, że Ty tego nie dostaniesz, że na pewno Ci się to nie uda, jak Ty to w ogóle możesz osiągnąć, i tak dalej. Będą wypowiadały swoje zdanie, które jest tylko ich opinią na ten temat, ale. Przez to, że wypowiadają to swoje zdanie, to w Twojej głowie zaczynają rodzić się wątpliwości, obawy, że faktycznie, a może ta osoba ma rację, a może faktycznie Ci się to nie uda. Znowu podupadasz na duchu i zamiast trwać w tym efekcie życzenia spełnionego, pozwalasz wprowadzać cię w energię braku. I ta energia braku jest... Podwojona, tak? Bo już ty nie wierzysz, ta osoba w to nie wierzy, zobaczcie jak ta energia rośnie, a nie daj Boże, ta osoba jeszcze innej osobie powie, i utrzymują tą energię braku i zamiast ci pomagać, to tylko ci szkodzą. Więc nie ma sensu opowiadania o tym, że manifestujemy nasze pragnienie. Najważniejsze jest utrzymywanie stan świadomości osoby, która już to ma. A kiedy utrzymujemy ten stan, to myślimy z tego stanu i nasze rozmowy, nasze. Myśli mają wybiegać z tego stanu, stanu potwierdzającego, że już to mam. Nie pozwólcie, aby inne osoby, nieświadome procesu manifestowania, sprawiały, że Wy zaczniecie zwracać uwagę na okoliczności zewnętrzne, na okoliczności świata 3D, który, jak wiecie, nie ma żadnego znaczenia. Ale właśnie poprzez to, że te osoby zasieją w Waszym umyśle ziarko niepewności, ziarko wątpliwości, to Wy zamiast utrzymywać stan, który potwierdza, że to mam. Zaczynacie właśnie wchodzić w swoje wewnętrzne dialogi potwierdzające obawy, lęki i niepokoje, więc naprawdę nie ma sensu opowiadania o tym nikomu. Zatrzymajcie to pragnienie, zatrzymajcie go do momentu, aż będziecie chcieli się nim podzielić z innymi osobami, po to, aby im powiedzieć, że Twoje pragnienie jest Twoje, a nie że coś manifestujesz. Musicie pamiętać, że wszystko jest energią. Każda myśl, każde słowo, jest energią i ten ładunek energetyczny, kiedy my wypowiadamy określone słowa albo myślimy określone myśli, łączy się z innymi podobnymi myślami, więc nie ma sensu opowiadania o tym czego się nie chce i nawet mówienie właśnie o tym, że coś manifestujemy, utrzymuje nas tej energii braku i rośnie ta energia niepotrzebnie. Nie rozmawiajcie o tym, co wy teraz chcecie powołać do rzeczywistości. Ty, manifestując pragnienie, masz być tej energii dostatku, masz potwierdzać swoimi myślami, swoimi słowami, że już to masz. Po co zasilać tą energię braku? Nie zasilajcie tej energii, nie rozmawiajcie. Jeszcze raz Was zachęcam do tego, aby opowiadać o tym, że cokolwiek manifestujesz, bo przecież Ty już to masz. Pamiętajcie, jest tylko teraz. Teraz masz to swoje pragnienie. Teraz, Ty nie czekasz, Ty niczego nie musisz powoływać do istnienia, bo to już istnieje w teraz. Więc tylko utrzymuj ten stan, utrzymuj ten efekt końcowy, nie zasilaj tej energii braku. Bo z energii braku dostaniesz tylko więcej braku. Bądźcie już teraz osobami, które już to mają i które nie mają potrzeby opowiadania, że coś manifestują, bo po prostu wiedzą, że to mają. Zatrzymajcie to swoje pragnienie dla siebie. Niech to pragnienie jest Twoim stanem świadomości. Ty już żyj jako osoba spełniona, bo pamiętaj, dostajesz to, kim jesteś, a Ty jesteś już osobą, która ma to, czego chce. Mam nadzieję, że ten odcinek był pomocny. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.